narty się nasila, wieje coraz mocniej, no a przecież to jest koniec sezonu, więc chodzi też o bezpieczeństwo zawodników, aby mogli odpoczywać zdrowi, a nie z jakąś złapaną jeszcze na koniec kontuzją. Ponownie więc Paweł Wąsek zajmuje miejsce na belce startowej. Niespełna 25-letni zawodnik z Ustronia, reprezentujący Wiślańskie Stowarzystwo Sportowe z Wisły. W pierwszej serii dzisiaj 135 metrów, piękny technicznie skok. Wczoraj był piąty, dzisiaj jest szansa na podium. Trzymajmy kciuki, tak jak teraz trzyma biało-czerwoną trener Dawid Jurołtek, ale czeka jeszcze na zielone światło. Jest zielone światło, jest sygnał od trenera, dobre warunki. Paweł, powalcz zatem o podium na zakończenie tego niezbyt tabularnie udanego sezonu. Już w powietrzu, spokojnie, stabilnie. Leci Paweł, leci bardzo daleko, ależ to była piękna próba. Brawo Paweł, a przecież skakał z 15 belki. Ten skok po skoku Aignera, ten rozbieg został jeszcze skrócony. 147, wyrównany zimowy rekord obiektu Yuki Sato. Jak on to pięknie zrobił. Paweł, 1,5 metra na sekundę pod narty, trzeba przyznać. Będzie miał ponad 16 punktów odjęte. No ale nikt mu nie zabierze tej odległości. Wpisze się tutaj w annały tej skoczni. No wprawdzie to tylko puchar kontynentalny, ale 147 metrów zasłużone. Gratulacje od wszystkich. Brawo Paweł, Paweł Wąsek liderem, no i chyba tego pierwszego miejsca nie odda.